Księżna Kate jest dla wielu ikoną stylu i każda jej kreacja zbiera pozytywne oceny. Niestety nawet najlepsze ubrania nie zakryją faktu, że z żoną następcy brytyjskiego tronu dzieje się coś niepokojącego. Brytyjczycy są skrajnie przerażeni faktem, że Kate nigdy tak źle jeszcze nie wyglądała. Księżna Kate i książę William pobrali się wiosną 2011 roku, a ceremonia ich zaślubin transmitowana była na cały świat. Wspaniały Royal Wedding zgromadził w opactwie westminsterskim wielu znamienitych gości, lecz wszystkie oczy zwrócone były na piękną pannę młodą. Przyszła królowa od zawsze wzbudzała zainteresowanie nie tylko z powodu swojego pochodzenia, rodzina księżnej nie nosi tytułu szlacheckiego, ale i oczywistej urody. Pomimo swoich walorów nie bała się spełniać obowiązku przedłużania rodu i poświęcała sylwetkę dla ciąży. Dziś po trzech porodach księżna zaczęła swoim wyglądem poważnie martwić Brytyjczyków. Wszystko dlatego, że podczas ostatniej krajowej wizyty okazało się, że jest przeraźliwie szczupła. Księżna Kate zaszokowała swoją sylwetką. Brytyjczycy są przerażeni. Jedna z najpopularniejszych członkiń brytyjskiej rodziny królewskiej ma wiele obowiązków niezwiązanych bezpośrednio z dworem. Podobnie jak jej mąż odwiedza przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, szkoły, szpitale, czy jednostki wojskowe. Często zjawia się także w miejscach odpowiedzialnych za edukację. Kilka dni temu księżna Kate złożyła wizytę w Islington, gdzie spędziła dzień z dziećmi. Jej stylizacja jak zwykle była doskonała, choć tym razem nie zdecydowała się na oficjalny ubiór. Księżna zjawiła się na miejscu na sportowo, czyli w jeansach, kurtce i traperach. Do tego miała rozpuszczone włosy i delikatne, złote kolczyki. Niestety przylegające spodnie ujawniły jej niższą niż zwykle wagę, która zaniepokoiła poddanych. Internet aż huczy od spekulacji dotyczących stanu jej zdrowia, który w oczywisty sposób może rzutować na sylwetkę. Dzieci Williama i Kate niewiele ponad rok po ślubie, para książęca Came Bridge ogłosiła, że spodziewa się pierwszego potomka. Książę George przyszedł na świat w grudniu 2012 roku. Na początku maja 2015 roku na świat przyszła natomiast jego siostra, księżna Charlotte. William i Kate pragnęli najwidoczniej choć trochę dorównać innym członkom rodziny i zdecydowali się na trzecie dziecko. Pod koniec kwietnia zeszłego roku w szpitalu St. Mary's w Londynie, tradycyjnym miejscu narodzin dzieci książąt, na świat przyszedł książę Louis. Zważywszy na trzy ciąże i wiele obowiązków, obecna sylwetka Kate jest tak niepokojąca.
Redakcja piki.pl na nadzieję, że nie jest związana ze złym stanem zdrowia przyszłej królowej.